Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj bierzemy na tapet Popioły autora Alvaro Ortiza. Jest to komiks, który wydał nasz rodzimy Team Off. Jest to względnie nowość jeszcze taka, można by powiedzieć, gdyż on się ukazał całkiem niedawno. Ja miałem okazję go sobie nabyć i przeczytać i stwierdziłem, że się z Wami podzielę moją opinią. Jeśli chodzi o sam komiks, jest oczywiście on w twardej oprawie, a jego cena okładkowa to 69 zł. Tak się prezentuje tył. Tutaj mamy oczywiście grzbiet. A jeśli chodzi o format, no to też jest to troszeczkę taki mniejszy, jak widzimy, od tych bardziej standardowych. Także tak on mniej więcej wygląda. Dobrze, moi mili, o czym są popioły? Popioły przede wszystkim to jest historia przyjaciół. Tych tutaj, których oto widzimy na okładce, ja mniej więcej Wam opowiem co nieco o tej fabule. Oczywiście, jeśli nie chcielibyście tego słuchać, to zapraszam Was troszeczkę dalej, w dalszą część materiału, gdzie będę prezentował zawartość tego komiksu. Także, tak jak wspomniałem, jest to przygoda, podróż tych trojga ludzi. Tak naprawdę te dwie osoby są na początku w takim centrum uwagi. Ja tu nie będę Wam za bardzo zdradzał ich historii oraz jak się nazywają, tylko tak jak niektórzy mnie czasami proszą bardziej ogólnikowo, streszczę tą fabułę. Także są to dwaj główni bohaterowie na początek, z tym jeszcze nie mamy do czynienia i oni wyruszają w podróż w pewne miejsce, które zostało zaznaczone przez ich dawnego znajomego, nazwijmy to przyjaciela, którego spotkała przykra rzecz. Sami się przekonacie, jeśli przeczytacie dokładnie co. I oczywiście decydują się na taką podróż przez kraj. W trakcie tej podróży, wiadomo, jakieś tam mają przygody, ale dochodzimy do tego momentu, gdzie spotykają ponownie właśnie trzeciego ze swoich towarzyszy. I on jest takim, nie nazwałbym to bucem, ale troszeczkę takim specyficznym gościem tak naprawdę. Mieszka sam, ma jakieś tam swoje układziki, w miarę dobrze sobie radzi i żeby było najśmieszniejsze, mieszka z małpką. Tak, małpką, takim małym zwierzątkiem, które towarzyszy mu i oczywiście towarzyszy im też w dalszej podróży, w której oczywiście dzieje się naprawdę sporo, gdyż możemy wspomnieć, że zarówno ścigają ich, nazwijmy to, łowcy głów, jacyś tam zabójcy, spotykają się też ze starym, nazwijmy to, znajomym tego oto właśnie bohatera w takiej dużej posiadłości, gdzie okazuje się, że tak naprawdę chodzi o narkotyki. No i jeszcze kilka innych ciekawych historii. To troszeczkę jest taki komiks w stylu może w pewnym sensie do amerykańskich filmów, gdzie właśnie jadą jacyś młodzi ludzie przez całe Stany Zjednoczone i odbywają różne przygody. Jest to ciekawe, naprawdę. Jest to bardzo przyjemne, fajnie się to czytało. No i oczywiście sam finał jest dla mnie bardzo dobry. Lepszy jest, ta końcówka jest zdecydowanie lepsza niż cała ta historia, niestety. Co nie mówię, że komiks jest zły, ale naprawdę tak jest, bo po prostu twórca tutaj zrobił wspaniały zabieg. Kiedy oni docierają właśnie do tego wyznaczonego punktu, tam okazuje się, że czeka na nich pewna posiadłość na pewnej wyspie. I właśnie finał tego wszystkiego, tak jak twórca wkradł tam trochę takiego swoistego, związanego ze swoją osobą easter egga, jest naprawdę bardzo przyjemny. Kończąc właśnie to, gdzie przez większość komiksu czytałem sobie, myślałem, ok, on jest dobry, ale nie rozłożył mnie na łopatki, to właśnie finał był bardzo przyjemny i czułem ogromną satysfakcję kończąc właśnie ten komiks. Także mimo wszystko warto spróbować właśnie dla samej tej końcówki, a tym bardziej, jeśli lubicie właśnie takie filmy, o których przed chwilą wspomniałem, to na pewno Wam się spodoba. Dobrze, jeśli chodzi o zawartość, to tak jak wspomniałem tutaj, jest
opis, tak, o całej tej ich przygody, którą odbywają z tym wielkim finałem. I jest to całkiem przyjemne. Tutaj oczywiście te między innymi też nawiązania do przedstawienia tych postaci, jakie one są, kim są i jak zaczynały, a sam w sobie komiks, no mówię, wygląda mniej więcej właśnie w tym stylu. Jest to rysowanie takie, no może nie każdemu odpowiadać. Ja na początku nie do końca się mogłem przyzwyczaić, ale z czasem zauważyłem, że jednak to nie jest złe. Gdzieś tam po przejrzeniu tych większej ilości stron pomyślałem, nie jest to takie, jakbym mógł sobie wyobrazić, co prawda, ale naprawdę przyjemnie się to jednak oglądało. Tym bardziej, że mam już do czynienia z jednym komiksów z tym autorem, jeśli chodzi o pana Alvaro Ortiza, też dzięki wydawnictwu Timofa. Nie pamiętam tego tytułu, ale tam znowu była historia o chłopaku, który dostał kota w spadku. Ten kot zjadł swojego właściciela i poznał człowieka, który kolekcjonował właśnie po mordercach i wszelkiej maści innej takie dziwne rzeczy. Już mówię, nie pamiętam dokładnie, nie chcę tego zmyślać, ale to właśnie ta stylistyka jest tym samym, nawiązuje do tej samej grafiki i po prostu no, byłem już oswojony z tym i dlatego też mi się przyjemnie mimo wszystko to czytało i jednocześnie oglądało. Nie ma tu jakiegoś specjalnego podziału, jeśli chodzi o te kadry. Tak jak widzimy, są mniejsze, większe, na całą stronę prawie. I taki trochę, ja bym to nazwał, nieład artystyczny, który akurat względnie pasuje do tej pozycji. Jest ona dość, mimo wszystko, że jest w to mniejszy format, jest dość gruba i jej przeczytanie oczywiście troszeczkę zajmuje. Plusem kolejnym jest taki tym, że tu na dni te rozdziały są podzielone i to też jest bardzo fajne, bo można sobie przeczytać jeden konkretny, jeżeli nie mamy za wiele czasu i wtedy fajnie to się wszystko jakoś złoży, prawda, że przebrniemy przez tą pozycję. Także moi mili, tak to mniej więcej wygląda, tak się prezentują popioły, bardzo przyjemne, kolejny klimat taki właśnie deszczu tutaj też jest zaprezentowany, gdzie ja czuję się wtedy bardzo dobrze, bo uwielbiam właśnie coś takiego. Sam czytam czasami komiksy właśnie przy takim szumie deszczu, nastrojowo bardzo. Także no mówię, dużo takich ciekawostek tutaj jest zaprezentowanych. Także moi mili, tak się prezentują popioły. Ciekawa pozycja, nie jest jakaś bardzo dobra, ale jest poprawna z super fajnym finałem jak dla mnie, który tak jak wspomniałem daje dużo satysfakcji. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten odcinek. Przypominam o tym, że jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, teraz macie możliwość. Pamiętajcie o jakimś komentarzu, udostępnijcie, polubcie mój film. Fanpage na Facebooku, Instagram. Standardowa procedurka na koniec każdego odcinku, żebym przypomniał się albo komuś, kto dopiero teraz tak naprawdę zaczął oglądać moje filmy i jeszcze nie jestem zaznajomiony. Także moi mili, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.